Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Jaja. Dzieci lubią jajka. Składają się z białej części nazywanej białkiem i środka, czyli żółtka. Można je jeść na miękko, na twardo albo w postaci jajecznicy. Sprawdźmy, co takiego dobrego zawierają. Podobnie jak mięso i ryby, jaja zawierają białko. Białko jaj jest wyjątkowe. To białko wzorcowe, czyli takie, które jest najlepiej wykorzystywane do budowy organizmu. Nie każdy produkt może zostać wzorem dla innych. Biała część jaja zawiera witaminy B1 i B2, a żółtko witaminy A, D, E, K. W żółtku mieści się również substancja o nazwie lecytyna, która jest potrzebna do prawidłowego działania układu nerwowego. W jajku znajdziemy także składniki mineralne, m.in. żelazo. Zawarta w jajach luteina jest niezbędna do zachowania zdrowego wzroku. Jajka są nie tylko kurze. Na sklepowych półkach lub u gospodyni na wsi można znaleźć jajka przepiórcze, kacze i gęsie. Największe są jajka strusie. Z jednego jaja strusia można przygotować jajecznicę dla 8-10 osób. Ma tak twardą skorupkę, że dziurkę trzeba robić wiertarką. Ja najbardziej lubię jajka na miękko, a ja jajecznicę ze szczypiorkiem. Jaja można jadać kilka razy w tygodniu jako składnik różnych potraw, na przykład naleśników lub klusek, lub jako samodzielne danie, na przykład jajo na miękko czy jajecznicę. Dlaczego białko zawarte w jajach jest takie cenne? Jakie są rodzaje jajek? Czy jajka zawierają witaminy?